Mamy dany trójkąt prostokątny ABC, w którym odcinek AB jest przeciwprostokątną, czyli od razu możemy sobie podpisać, że przeciwprostokątną AB mamy w tym miejscu i jej długość jest równa 5, natomiast długość odcinka BC jest równa 4. My musimy obliczyć, ile wynosi tangens kąta CAB, czyli tutaj tego kąta, możemy go sobie w skrócie oznaczyć przez alfa. Czyli musimy obliczyć, zapiszmy sobie, ile wynosi tangens alfa. No a wiemy, że tangens alfa to jest z definicji stosunek przy prostokątnej w trójkącie prostokątnym leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli w tym przypadku odcinka BC, do drugiej przy prostokątnej, czyli do przy prostokątnej AC. Żeby zatem móc obliczyć tangens alfa, to musimy ustalić, ile wynosi długość tego odcinka AC. Oznaczmy go sobie przez x. Ponieważ trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym, zatem możemy skorzystać do tego celu stwierdzenia Pitagorasa. No i zapiszmy, że ta przyprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli x kwadrat, plus druga przyprostokątna podniesiona do kwadratu, czyli plus 4 kwadrat, ma być równe przeciwprostokątnej podniesionej do kwadratu, czyli 5 kwadrat. Otrzymujemy równanie, że x kwadrat plus 16 musi być równe 25, zatem x kwadrat jest równe 25 minus 16, czyli 9, czyli x musi być równe 3. Bierzemy tylko dodatnie rozwiązanie, ponieważ długość odcinka nie może być ujemna, czyli mamy, krótko mówiąc, że ten odcinek jest równy 3. Czyli możemy już teraz policzyć tangens alfa, który, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest stosunkiem przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli 4, do drugiej przy prostokątnej, czyli do x-a, czyli do 3. Zatem tangens alfa jest równy 4 trzecie, zatem zaznaczamy odpowiedź B.